Czym jest clean keto, czyli tak zwane po polsku czyste keto? Czym różni się od dirty keto, czyli brudnego keto? Dzisiaj odpowiemy sobie na te pytania i przede wszystkim podam Wam moich 8 zasad czystego keto. Nie będzie to typowa definicja czystego keto, ale definicja zmodyfikowana o moją wieloletnią praktykę, zarówno jeżeli chodzi o moją drogę i dietę ketogeniczną, która u mnie przez ostatnich 5 lat ewoluowała, a także o moją praktykę z podopiecznymi. Zapraszam na odcinek. Clean keto, czyli czyste keto, jest to taki termin, który szczególnie za granicą używa się dość często i właśnie odróżnia się to od dirty keto, czyli brudnego tak zwanego keto. No i zasada jest taka, że właśnie to czyste keto powinno u nas przeważać, czy to być na co dzień, czy w zdecydowanej większości, bo w ten sposób mamy pewność, że rzeczywiście dieta ketogeniczna czy keto styl życia, który prowadzimy, służy naszemu zdrowiu w długim okresie czasu. Dlatego też przechodzimy do tych 8 punktów wyznaczników czystego keto, którymi moim zdaniem warto się kierować i którymi ja się kieruję indywidualnie oraz w pracy z moimi podopiecznymi, a także tworząc dla Was keto kursy i jadłospisy. Pierwsza rzecz, i myślę, że to też jest jakby tutaj wspólny mianownik wszystkich jakby definicji takiego czystego keto, to jest kwestia stopnia przetworzenia diety. Czyli na czystym keto staramy się, aby produkty były jak najmniej przetworzone, bo możemy prowadzić również keto właśnie z takimi bardziej przetworzonymi produktami, no i to nie do końca będzie dla nas zdrowe i dotyczy się to nie tylko keto, ale każdego sposobu odżywiania. Co to znaczy nieprzetworzone produkty? No najłatwiej to określić tak, że to są produkty, które tak naprawdę nie mają składu na etykiecie albo nawet nie mają etykiety. Jeżeli kupujemy czystą porcję mięsa, czy to ryby, czy kupujemy warzywa, kupujemy nabiał, jajka, kupujemy owoce, kupujemy jakby dany rodzaj tłuszczu, jakieś oleje czy orzechy, no to tam po prostu w składzie jest dany produkt, tak? Jajko to jajko. Natomiast jeżeli już kupujemy jakieś produkty, które są przetworzone, no to one właśnie mają skład. Czyli jeżeli kupujemy już jakiś gotowy schab, no to tam będą różne pozycje. Jeżeli kupujemy jakieś keto gotowce, tam też w składzie są różne rzeczy i staramy się, żeby właśnie jak najwięcej tych produktów to były takie czyste, nieprzetworzone produkty albo produkty z jak najczystszym składem, z jak najmniejszą ilością tych substancji, które niekoniecznie są dobre dla naszego zdrowia, z jak najmniejszą ilością chociażby tłuszczów utwardzonych czy różnego rodzaju dodatków do żywności, z których wiele nie służy naszemu zdrowiu po prostu i tym staramy się kierować. I jeżeli chodzi o stopień przetworzenia, to możemy to rozumieć też w taki sposób, że staramy się, aby proces obróbki termicznej czy przetwarzania przez nas już danego produktu też był nie jakiś bardzo szkodliwy, mocny, intensywny. Czyli chodzi o to, w jaki sposób my to przygotowujemy, bo jeżeli na przykład kupisz sobie boczek i w ten boczek, który bardzo wiele osób na keto je, przygotujesz sobie w taki sposób, że na przykład już wędzony boczek będziesz jeść, albo sobie go, nie wiem, surowy boczek ugotujesz, upieczesz, cokolwiek, no to jest inna bajka niż po prostu spalenie boczku na takie chipsy z skwarki, bo tutaj ten stopień przetworzenia jest wysoki, ten produkt jest mocno poddany właśnie obróbce termicznej w wysokich temperaturach i to dla naszego zdrowia nie będzie zbyt korzystne. Dlatego też na przykład przygotowywanie jakiegoś dania, powiedzmy jednogarnkowego w wolnowarze, będzie lepszą, zdrowszą, mniej przetworzoną opcją niż przygotowanie go na przykład na patelni i tutaj jakieś standardowe smażenie, czy nawet jakieś na przykład grillowanie różnych rzeczy poprzez no niestety te procesy, które akurat przy grillowaniu nie są dobre, czyli na przykład używanie tacek aluminiowych. Więc pod kątem stopnia przetworzenia mamy z jednej strony to, co kupujemy, co wkładamy do koszyka, ale też to, co w kuchni z tym produktem robimy. I tak naprawdę to już zbliża nas do drugiej zasady czystego keto, czyli Dlatego, że fajnie byłoby przygotowywać te produkty samodzielnie, przygotowywać je w domu. To nie znaczy, że ja po prostu polecam Wam i sama spędzam jakieś niebotyczne ilości godzin w kuchni, bo ja nie mam ani na to czasu, ani ochoty, żeby tyle stać w kuchni, ale jednak na przykład lepiej jest zrobić sobie samodzielnie dressing vinaigrette do sałatki, czy chociażby polać ją po prostu oliwą z oliwek, olejem z MCT i sokiem z cytryny, niż po prostu taki gotowy dressing kupić, bo zazwyczaj właśnie w tych rzeczach gotowych czy półproduktach no już będziemy mieć jakieś dodatki. Więc pod tym kątem po prostu patrzymy na to jedzenie, żeby ono rzeczywiście nam służyło. Trzecia zasada, która według mnie jest bardzo ważna, to jest jakość produktów. I tu zaraz pewnie ktoś powie, oj, no ale jeżeli sobie nie mogę pozwolić na produkty dobrej jakości? Moi drodzy, zawsze jest jakieś rozwiązanie. Jeżeli nie możesz sobie pozwolić na produkty z po prostu najwyższej półki, bo cię na przykład w danym momencie na to nie stać, albo po prostu nie chcesz wydawać tyle pieniędzy na jedzenie, to keto wcale drogiem być nie musi. I tutaj chociażby, jeżeli na przykład nie kupujesz ekologicznego mięsa, to postaraj się kupować chudsze partie mięsa, ponieważ to właśnie w tłuszczu, który jest pożądany z jednej strony na keto, ale to właśnie w tłuszczu będą kumulować się te szkodliwe substancje, jeżeli mięso nie było chowane, jeżeli jakby zwierzę nie było chowane w dobry sposób. Także wybieramy raczej chudsze wtedy części i po prostu dokładamy sobie dobrej jakości tłuszcz, czy na przykład oliwę z oliwek, która no myślę, że w budżecie większości z nas spokojnie może się zmieścić. Natomiast też pamiętajcie o tym, że jeżeli znajdziecie sobie dobre źródła u na przykład jakiegoś rolnika, czy w miejscach, gdzie możemy się zaopatrzyć w dobrej jakości, nieprzetworzone produkty, to wcale nie musi być drogie. Ja też nieraz Wam mówiłam, że po prostu kupuję na przykład 1/4 cielaka i mrożę i mnie za kilogram tego mięsa wychodzi znacznie mniej w rozrachunku, niż jeżeli kupowałabym to po prostu na bieżąco, jakieś mięso nawet gorszej jakości, na pewno gorszej jakości po prostu w sklepie. Także tutaj też, no jeżeli odrobimy zadanie domowe i po prostu znajdziemy miejsca, w których możemy się zaopatrzyć w te produkty, to będzie ok. No i też jakby warzywa. Starajmy się być może kupować je na straganie, starajmy się kupować je sezonowo, wtedy łatwiej nam jest o nasze polskie warzywa niż chodzenie po prostu do marketu. No wiadomo, że pomidor kupiony w zimie no nie będzie jakby tutaj najlepszym wyborem, no chociaż też to nie jest tak, że musimy po prostu w ogóle zrezygnować z tych pomidorów, ale starajmy się jeść po prostu w sezonie te rzeczy, bo wtedy one po prostu mają też dużo więcej wartości odżywczych. Czwarta zasada, mega ważna, to jest rodzaj tłuszczu. Na keto standardowo jemy więcej tłuszczów niż na większości innych diet i niektórzy w ogóle nie zwracają uwagi na to, jaki to jest tłuszcz i na przykład właśnie zajadają się tym już wspomnianym boczkiem, czy jedzą na przykład bardzo dużo tłuszczów nasyconych albo bardzo dużo tłustego nabiału, śmietany 30. To moim zdaniem nie jest czyste keto, bo ważne jest też, jaki mamy rodzaj tych tłuszczów i nie tylko tłuszcze nasycone, które właśnie w takiej niezbyt zbilansowanej diecie u wielu osób dominują, tak zwane keto na maśle na przykład czy smalcu, ale również tłuszcze nienasycone będą istotne, szczególnie jedno nienasycone, które kierują nas w stronę diety śródziemnomorskiej, na przykład oliwa z oliwek czy olej z awokado, to są tłuszcze jedno nienasycone i myślę, że jesteście znajomi z tematem diety śródziemnomorskiej, która jest uznawana za jedną z najzdrowszych diet pod kątem naszego zdrowia, długowieczności, jakby przeciwdziałania chorobom, sprawom przeciwzapalnym itd., itd. I keto właśnie też może być takie przeciwzapalne i też w stronę tą śródziemnomorską moim zdaniem warto iść, dlatego chociażby jakby jadłospisy, które są w moich kursach w dużej mierze właśnie kierują się tą zasadą, a nawet stworzyłam osobny jadłospis, który możecie nabyć u mnie na stronie keto.joannasalwa.pl, który właśnie jest stricte dietą keto śródziemnomorską, zbilansowaną pod tym kątem. Także pamiętajmy o tłuszczach nienasyconych, a też na nich łatwiej jest tak naprawdę zrzucać wagę i to potwierdzają liczne badania naukowe. Piąta kwestia i też pewnie osoby, które są ze mną dłużej jakby nie zdziwią się zbytnio, to jest odpowiednio duża wręcz powiedziałabym ilość warzyw czy nawet owoców w naszej keto diecie, na naszym keto talerzu. Na keto nie jemy tylko kiszonego ogórka i kiszoną kapustę, ale staramy się, żeby tych warzyw było stosunkowo dużo. Warzywa to polifenole, warzywa to witaminy. Warzywa też zwiększają nam objętościowo ten posiłek i dodają nam błonnika, odżywiając tym samym naszą mikrobiotę, czyli bakterie, które mamy i powinniśmy mieć w naszych jelitach. I to jest mega ważna sprawa. I starajmy się po prostu, żeby znowu starać się jeść sezonowo, ale żeby też jakby różnorodne te warzywa się u nas pojawiały, bo w diecie przeciętnego Polaka po prostu mamy 5 warzyw na krzyż. Natomiast zarówno w jakiejkolwiek diecie, ale także w keto diecie jest miejsce właśnie na te warzywa, na owoce. Oczywiście w ilości takiej, która na dany moment nam służy, bo też zazwyczaj na początku, jeżeli na przykład zaczynamy keto z powodów zdrowotnych, mamy problem na przykład z gospodarką cukrową, to na początku będzie ich na pewno mniej i później stopniowo je zwiększamy, ale pamiętamy, żeby po prostu dbać o tą podaż warzyw, a także owoców w odpowiednich ilościach w naszej diecie. Punkt 6. Jeżeli chodzi o czyste keto, moim zdaniem właśnie to też jest istotne pod kątem tego, jak prowadzimy nasze żywienie. To jest różnorodność i to się właśnie wiąże z tym, że fajnie jest mieć różnego rodzaju warzywa na talerzu w przeciągu tygodnia i tak samo różnego rodzaju produkty. Czyli zdecydowanie lepszym wyborem będzie na przykład dostarczanie sobie białka ze źródeł różnych, takich jak jajka, wołowina, drób, nie wiem, cielęcina, jakaś kaczka, czy nawet jak ktoś może jagnięcina, dziczyzna, nabiał dobrej jakości, ryby, niż po prostu jedzenie na przykład codziennie tylko fileta z kurczaka albo tylko wołowiny, ponieważ to też potrafi zubożyć naszą mikroflorę. Druga sprawa, mniej dostarczamy sobie witamin i składników mineralnych, bo im mniej mamy produktów. A trzecia sprawa, i to bardzo często zgłaszają się do mnie osoby, które są znudzone keto, no i ciężko się dziwić, bo nawet najpyszniejsza rzecz, jeżeli jemy ją codziennie, jeżeli na przykład lubisz jajecznicę i to jest po prostu Twoje ulubione śniadanie, ale jak przez najbliższe pół roku będziesz jeść tylko jajecznicę na śniadanie, to uwierz mi, że będziesz po prostu tą jajecznicą, będziesz mieć ją po kokardkę. Więc to jest bardzo ważne i ja zawsze osobom, z którymi współpracuję, jeżeli już albo w ogóle, albo już nie korzystają z moich jadłospisów, tylko staramy się uczyć, w jaki sposób komponować sobie posiłki samodzielnie na keto, żeby były zbilansowane, to właśnie mówię, przygotuj sobie przynajmniej 4 różne śniadania, przynajmniej 4 różne obiady, czy obiadokolacje, czy kolacje, żeby po prostu rzeczywiście móc tym rotować. I jest to też ważne u osób, które na przykład mają choroby autoimmunizacyjne, autoimmunologię, czy u osób, które mają skłonności do alergii, bo jeżeli nasze jelita nie są szczelne do końca, to jeżeli będziemy jeść dany produkt codziennie, to dużo łatwiej jest na niego właśnie alergicznie reagować i jeszcze bardziej rozszczelniać nasze jelita, powodować stany zapalne, więc tutaj też bardzo często właśnie uczulamy się, czy mamy nadwrażliwości pokarmowe, inaczej mówiąc, na te produkty, które jemy bardzo często, a wręcz codziennie. Nieważne, czy one są zdrowe, czy nie, nawet na zdrowe produkty możemy mieć nadwrażliwość i to jest tak naprawdę największy problem, który dotyka takie osoby, których właśnie żywienie nie jest różnorodne. Także 6. punkt, różnorodność. 7. punkt, równowaga kwasów omega-6, omega-3. Zawarłam to tutaj, bo wciąż niektórzy o tym zapominają. Kwasy omega-6 są prozapalne. Jeżeli jakby stosujemy się do tych zasad, które już podałam, to automatycznie ograniczamy ilość kwasów omega-6 w naszej diecie, bo głównie właśnie tłuszcze roślinne, różnego rodzaju te nie najlepsze, to są właśnie kwasy omega-6 i też produkty przetworzone, jakieś batoniki i inne tego typu rzeczy, to też są kwasy omega-6. Natomiast jeżeli je ograniczamy, no to automatycznie ten stosunek się poprawia, ale warto też podnieść kwasy omega-3, bo ich odpowiedni stosunek właśnie bardzo mocno wpływa na jakość naszego życia, na nasze zdrowie i na to, żeby było tych procesów zapalnych jak najmniej, żeby nasze jakby stany zapalne nie rozwijały się w organizmie i tym sposobem, żebyśmy po prostu byli zdrowi. Także warto też nie tylko obniżyć omega-6, ale podnieść omega-3 i najprościej możemy to zrobić suplementując właśnie dobrą omegę, chociażby w postaci tranu. Ja jestem zdecydowanie zwolenniczką olejów tranu w postaci płynnej, a nie w kapsułkach, bo podczas kapsułkowania możemy troszeczkę tracić te wartości właśnie omegi, bo ona się utlenia. Można też skorzystać z estrów, to jest jakby najbardziej stabilna forma tych kwasów omega-3. Pamiętajmy o tym, żeby trzymać je w lodówce. Natomiast suplementacja jest mega ważna. No albo oczywiście też możemy po prostu mieć dietę bogatą w ryby, bogatą w owoce morza, bogatą w algi. Tylko tutaj pamiętajmy o tym, że no jeżeli bierzemy na przykład rybę hodowlaną, łososia hodowlanego, powiedzmy taki dość częsty przykład, no to tam już za dużo tej omegi-3 nie będziemy mieć, bo to zależy, co ten łosoś je. Jak jest karmiony jakąś tam karmą dla tych ryb, paszą, nie wiem, co oni tam im podają, ale tam właśnie są bardzo często tłuszcze tego typu, że znajduje się tam omega-6, no to zaczynamy mieć problem i wcale sobie nie dostarczamy tej omegi-3. Także na to bardzo proszę zwróćcie uwagę. I przechodzimy już do ostatniego, 8. punktu, który musiałam tutaj umieścić, bo według mnie indywidualizacja diety to jest podstawa w każdym, jakby u każdej osoby i w każdej, czy to jednostce chorobowej, czy po prostu pod kątem naszych predyspozycji, naszego stylu życia, tego co lubimy, czego nie lubimy i w jakim momencie akurat jesteśmy. Dlatego czyste keto powinno być dopasowane do Ciebie. Co to znaczy? No tutaj już nie jest to takie proste i nie mogę Ci powiedzieć jest to, bo to zależy. Bardzo często organizm daje nam znać, co mu służy, co nie, ale tutaj takim najczęstszym przykładem to szczególnie w jednostkach właśnie chorobowych warto po prostu sprawdzić, czy my rzeczywiście dobrze reagujemy na większość produktów, które mamy na keto, bo tak jak gluten czy pszenica nie wszystkim służy, no to na keto ten problem tak naprawdę nam odpada i to jest ekstra, ale z drugiej strony mamy takie produkty jak nabiał i nabiał krowi nieraz bywa problematyczny, w takim wypadku lepiej albo w ogóle z niego zrezygnować na jakiś czas i to sprawdzić, albo zrobić badania, albo po prostu zdecydować się bardziej na przykład na nabiał kozi i owczy, gdzie tej kazeiny A1 chociażby, która jest problematyczna, mamy mniej. Oraz na przykład, nie wiem, jeść więcej serów długodojrzewających, które też są przez nas lepiej trawione. Więc tutaj nabiał, w niektórych przypadkach również jaja, szczególnie białko jaja kurzego, o tym też Wam nieraz mówiłam. To są takie produkty, które mogą być problematyczne. Goitrogeny u osób, które mają niedoczynność tarczycy. Jakby, no, warto właśnie pod kątem konkretnym naszym indywidualnym również postarać się dobrać to żywienie do siebie, żeby rzeczywiście keto było czyste. A jeżeli nasze keto będzie czyste, jestem przekonana, że będzie po prostu działać, bo niektórzy przychodzą na keto, nie do końca to wszystko sobie ogarnęli pod siebie i mówią, to dla mnie nie działa, to jest bez sensu, tyję, nie czuję się dobrze, jednak nie mam tego przypływu energii, o którym wszyscy mówią. Jeżeli zastosujesz się do tych 8 zasad, jestem przekonana, że poczujesz różnicę, bo czyste keto naprawdę sprawia, że możemy więcej, że mamy jasność umysłu, że jesteśmy wolni od jedzenia i do jedzenia, że nasze zdrowie się poprawia, nasze parametry krwi też jakby to pokazują i po kilku miesiącach naprawdę zazwyczaj moi podopieczni mają ogromną różnicę, jeżeli chodzi o wyniki badań, więc tego tak naprawdę myślę, że każdy z nas do tego powinien dążyć. I oczywiście, jeżeli będziemy przez, nie wiem, w weekend sobie zjemy jakieś keto ciacho, które nie ma dokładnie idealnego składu, to nic się takiego nie stanie. Jeżeli sobie, nie wiem, zjemy coś bardziej przetworzonego, albo po prostu zrobimy keto pizzę, albo zjemy jakiś wielki deser ze śmietaną, ale to nie będzie codziennie czy co drugi dzień, to jakby to też jest ok. Jeżeli to dirty keto, to takie tak zwane brudne keto, ja trochę nie lubię tej nazwy, ale jeżeli to się pojawia od czasu do czasu, to nic złego się nie dzieje. Starajmy się, żeby ten balans 80% clean, a 20% tego brudnego keto, żeby po prostu to było zachowane. I w ten sposób też niektórym osobom to pomaga pod kątem takiej jakby radzenia sobie z głową i tego, że ja ciągle nie jestem na diecie, tylko ja mogę też zjeść coś, co może nie służy mi w 100%, ale po prostu służy mojej głowie, mojej psychice i dobrze się z tym czuję, bo po prostu mi to smakuje. Także o tym też pamiętajcie, nie bądźmy w tym jacyś mega radykalni, bo myślę, że to też jest mega ważne. Miało być krótko, 8 zasad, troszkę się rozgadałam, ale mam nadzieję, że te moje rady pomogą Wam dobrać to keto do siebie. Nie przedłużam już, pozdrawiam ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!